Marta, czy pozbierałaś się po twoim właśnie rozwodzie? Czy już jesteś na dobrej drodze, jeśli chodzi o szczęście? Jestem bardzo szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie mam nikogo na razie, ale jestem bardzo szczęśliwa. Jestem sobą, robię co chcę i naprawdę jak nawet patrzę na zdjęcia, to widać przez oczy, że jestem zadowolona, że tak się stało w ogóle. Na początku było trudne, to jest prawda, no nie, ja miałam bardzo zły czas, ale teraz jak patrzę na to wszystko, mówię, daj, bo dzięki Bogu, że to się stało, bo naprawdę teraz mogę poznać bardzo fajnego chłopaka. I ja tego wierzę, że poznam. Teraz pytanie, Polak czy jednak Amerykanin? Nie wiem. Nie wiem, zależy. Na razie ja nie jestem taka wybredna, tak się mówi. To nie musi być Polak, nie musi być Amerykanin, nie musi mieć blond włosy, nie musi mieć czarne włosy, nie, wiesz, nie jest. Tylko żeby był dobrym człowiekiem i to jest najważniejsze dla mnie. I kochał zwierzęta. I żeby kochał zwierzątka. Ja, i żeby lubił pomagać innym ludziom też, bo ja dużo pomagam i to jest ważne, żeby być taki couple, co daje wspiera się, no nie, tak pomaga innym ludziom i zwierzątkom i to jest najważniejsze. Żeby miał duże serce po prostu, to jest co ja chcę. Ale nie musi mieć dużego portfela. Nie musi mieć dużego portfela i właśnie to jest jedyne coś, co mnie denerwuje najbardziej, bo ludzie myśleli, że byłem takim kierowcem, no nie, co miał pieniądze, ale to nie jest najważniejsze dla mnie, naprawdę, to nie jest najważniejsze i nie musi mieć dużego portfela. Też nie chcę go pinować, jakby było moje dziecko, ale tak mi nie zależy na takie rzeczy po prostu. Nigdy taka nie byłam i nigdy taka nie będę. Marta, właśnie, bo tutaj wspomniałaś o tym, że o dziecku, to mi się od razu nasunęło takie pytanie, czy ci kiedykolwiek właśnie marzyło się być mamą? Tak, ja zawsze chciałam być mamą, nigdy mi się nie spieszyło, oczywiście, ale teraz jak patrzę, ile mam wiek, mówię, nie, muszę się trochę pospieszyć, albo zamrozić sobie jajeczka czy coś, bo to nie są żarty, ale bym chciała kiedyś mieć dzieci, a jak nie dam radę, to mogę adoptować, to też jest możliwe. Albo surogatka. Albo co? Surogatka. A co to znaczy? Matka zastępcza, która po prostu urodzi dziecko. Czy ta nie wchodzi w grę? Nie, ja myślę, że to co ma być, to co mam wpisane w niebie i to będzie co ma być i to tyle. Ja nie chcę, żeby ktoś mi miał, trzymał mi córkę. Ja chcę to czuć, wiesz, motherhood basically.